Cześć wszystkim! Dzisiejszym tematem odcinka jest 10 wskazówek, jak nie trafić do spamu. Przyda się to na pewno wszystkim osobom, które prowadzą biznes internetowy, nie tylko sklep, ale też portale i wszystkie w zasadzie firmy usługowe. Więc zaczynając, przechodząc do rzeczy, pierwszy punkt przedstawia się zawsze tak samo. Chodzi tutaj głównie o to, by jak tworzycie bazę mailingową, zawsze wysyłać maile nazywają się tak samo z imię i nazwiska lub podpisują się nazwą firmy. Z tego względu, że odbiorca musi od razu w pierwszej sekundzie skojarzyć, od kogo dostał maila, a jeżeli te maile raz będą przychodzić od Jana Kowalskiego, a drugi raz od, nie wiem, firmy na przykład gwoździe.pl, no to będzie trochę rozbieżność i mogą nie odczytać tego maila lub potraktować się jako reklamę niechcianą, tak? To jest taki pierwszy podstawowy punkt. Drugi temat wiadomości, nie wprowadzać ludzi w błąd. Chodzi tutaj o to głównie, że niektórzy marketerzy, i to działa, od razu powiem, na krótką chwilę, stosują takie małe techniki typu dopisywanie na początku tytułu wiadomości RE, dwukropek lub FFD, dwukropek, które oznaczają tak naprawdę kontynuowanie wiadomości, tak jakby ta osoba, która pierwsza otrzymuje tego maila, już z nami gdzieś korespondowała wcześniej. I to teoretycznie ma jej dać do myślenia, że powinna tego maila odczytać. To tak nie działa, bo jeżeli dostanie takiego niechcianego maila raz, drugi, trzeci, w końcu kliknie filtrowanie wiadomości i tak czy siak traficie na bazę do spamu i nigdy już tej wiadomości wam nie odczytają, więc nie jest to najlepszy sposób w przypadku mailingów. Nie używać sformułowań oraz symboli, które z automatu są kategoryzowane jako spam. Obecnie po tylu latach wysyłania mailingów wszystkie portale większe, które oferują darmowe poczty, tak samo jak programy do odbioru poczty, mają swoje listy, które posiadają takie słowa kluczowe i symbole i są to na pewno słowa typu super, ekstra, wszystkie różne sformułowane związane z erotyką i tak naprawdę znaki interpunkcyjne na końcu, na przykład nie stosować po 5 wykrzykników, 3 pytajniki, bo generalnie to od razu jest kategoryzowane jako tak naprawdę jako spam. Czwarty punkt, zbyt duża ilość grafiki względem tekstu. Nie może być tak, że na przykład wysyłacie mailing z jedną grafiką lub z 5 grafikami i nie ładujecie w to żadnego tekstu jako tekstu, bo to, że jest tekst na samej grafice, to jest jeszcze jedno, ale musi być tekst po prostu w formie HTML-a. No tak jak zresztą piszecie każdą inną wiadomość. Dobrą proporcją tych tekstów względem grafiki jest 70% tekstu i 30% grafiki lub 60% tekstu, 40% grafiki. To są takie optymalne warianty, które nie powinny zakwalifikować was w filtrach spamowych. Piąta pozycja to zbyt duża waga maila i załączników. Właśnie wiąże się to trochę z punktem czwartym, który przed chwilą omówiłem, z tego względu, że jeżeli wysyłacie zbyt dużą ilość obrazków bez tekstu, ten mail zacznie włożyć wam powiedzmy 5, 20, 40 mega i może to zostać zakwalifikowane jako spam. Tak samo w przypadku załączników warto tutaj zwrócić uwagę na to, żeby też nie stosować w ich nazwach słów, które są określone właśnie jako spamerskie, które omówiłem w punkcie poprzednim, typu super, jakieś, nie wiem, Viagra i whatever. Szósty punkt, interakcja z użytkownikami. Niektóre serwisy oferują darmową pocztę, jak również tą płatną, bo są też pakiety, gdzie rozszerzamy konto o jakieś dodatkowe funkcje, większą pojemność i jakieś inne udogodnienia. Prowadziły system antyspamowy dodatkowy, który ratinguje was na podstawie tego, co wykonuje użytkownik po odbiorze tego maila. I na przykład najlepszym przykładem tutaj jest Gmail, który ma swój system taki stworzony, algorytm po to, i algorytm jest dość prosty generalnie, bo polega na tym, że Gmail sobie ocenia, czy jak ktoś odczytał waszego maila, to po pierwsze jaki jest współczynnik w ogóle odczytania i zamknięcia tego maila, potem ile osób odpisało wam jakąś wiadomość zwrotną oraz to
czy na przykład przeszli na jakąś stronę internetową podaną w tym mailingu i tak dalej, może to być na przykład analizowane na podstawie tego, gdy ktoś ma zainstalowane Google Analytics, czyli statystyki od Google'a. Istnieje szereg jeszcze innych czynników tam w tym rankingu, ale to są takie trzy najbardziej podstawowe, które mogą Was kwalifikować jako spam. Dlatego dbajmy o to, że jeżeli tworzymy ten mailing, by był tak sformułowany, żeby nawiązać z tym klientem potencjalnym jakąś rozmowę na dalszym etapie. Kolejnym punktem, siódmym, jest wypisanie z mailingu. Jest to również bardzo ważny punkt z tego względu, że niezależnie od pory dnia, nocy i gdziekolwiek się znajdujemy, powinniśmy mieć możliwość wypisania się z tego mailingu, bo może nam się odwiedzić na przykład dostawanie kolejnych wiadomości od danej firmy i no po prostu i poza tym to nie powinno być utrudnione, czyli generalnie powinno to odbyć się na zasadzie, że mamy zawsze gdzieś już na samym końcu na przykład tego mailingu link z Waszym ID klienta, który zapisał się do bazy mailingowej i po prostu ten link ktoś klika i od razu się automatycznie wypisuje z tego mailingu. Nie może to być zrobione na zasadzie, że musi jakieś potwierdzenie, jakieś umowy, jakieś dziwne przekierowania przejść, żeby w ogóle się z tego wypisać, więc to musi być tak naprawdę jednym kliknięciem załatwione i wtedy jest super. Kategoryzowanie odbiorców jest to ósmy punkt i chodzi tutaj o to, że wiele osób fajnie cieszy się, że stworzyło sobie bazę mailingową, ma już 1000 odbiorców, 2000 no i więcej i tak naprawdę wysyłają mailing z tą samą ofertą do wszystkich, ale weźmy sobie pod uwagę na przykład, dobrym przykładem może być sklep internetowy z odzieżą. Na przykład sprzedajecie odzież dla panów i dla pań, no i na przykład wysyłacie ofertę mailingową z sukienkami. No niekoniecznie akurat panów ta oferta powinna zainteresować, no chyba, że chcą żonie zrobić prezent, tak, no to wtedy może ewentualnie kupią, ale dużo systemów mailingowych typu MailChimp, FreshMail i wszystkie inne bardziej zaawansowane, znane, co prawda w pakietach płatnych, bo nie ma tego w wersjach darmowych, oferuje kategoryzowanie wiadomości właśnie po zainteresowaniach i po różnych wariantach, więc warto z tego skorzystać, bo jak ktoś otrzyma raz taką wiadomość, to jeszcze spoko, ale jak to będzie nagminnie robione, no to generalnie w końcu albo się wypisze z waszego mailingu i w ogóle go nie będzie czytał, albo zafiltruje was jako spam. Dziewiąty punkt i przedostatni zarazem, nie wysyłać zbyt dużo maili. Chodzi o to, tak samo jak w przypadku na przykład innych mediów społecznościowych prowadząc fanpage, tak? Nie chodzi o to, by te maile wysyłać co 3 godziny, na przykład tak samo na fanpage wysyłać co 3 godziny posty, bo zbyt duża ilość, po pierwsze w przypadku tam fanpage'u, no to utnie wam zasięg, a w przypadku maili również zakwalifikujecie się jako spamerzy z tego względu, że wasze IP, z którego wysyłacie, jest analizowane, jak często w ogóle to robicie i biorąc pod uwagę poprzednie punkty, jest składową tak naprawdę tego i najlepszym według mnie optymalnym wariantem wysyłania mailingu jest od 3 do 5 maili miesięcznie z ofertą, no bo w sumie nie ma co za dużo mi spamować. I dobrze zrobione te 5 maili wygeneruje wam tak dobrą sprzedaż, więc tylko kwestia siąść do tego. I ostatni punkt, w sumie taki dość też ważny. Jak już stworzycie sobie strukturę maila, tam okoduje się go w HTML-u, postawia się grafiki i wszystko zrobicie jak należy, warto wysłać sobie ten mailing najpierw na swoją grupę testową, czyli najlepiej zrobić to tak, że macie 5 maili i później odczytujecie to na różnych systemach operacyjnych, różnych przeglądarkach i różnymi programami pocztowymi, bo tak naprawdę na przykład poczta na wirtualnej Polsce inaczej wam odbierze tą wiadomość, a inaczej odbierze Thunderbird, który jest programem pocztowym zainstalowanym na komputerze bezpośrednio, więc warto to przeanalizować, tak samo warto sprawdzić, czy odpowiednio wszystkie mailingi wyświetlają się zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również na tabletach, smartfonach, tabletach i wszędzie tam, gdzie da się w sumie mailing odebrać, bo
to są różne ekrany, różne formatowania tak naprawdę i jest tyle ustawień, że warto to zrobić i być pewnym, że ten mailing zostanie, jak już zostanie w ogóle odczytany, że zostanie odczytany poprawnie i klient no zobaczy to, co chcieliście, żeby zobaczył. Ja się będę z wami żegnał. Jeżeli macie jakieś pytania na temat mailingu, tworzenia newslettera na przykład lub jakieś inne związane z marketingiem, piszcie na kontakt@bardzyc.pl. Cześć!